Neco to znany na naszym rynku producent sygnalizatorów elektronicznych. Otrzymaliśmy od firmy do pokazania najnowszy model, to jest Neco F Pro. Mam tutaj trzy etui tego samego sygnalizatora w trzech różnych wariantach. Wariant maksymalny na cztery sygnalizatory plus odbiornik i dołączone do tego baterie, co jest chyba bardzo istotne. Baterie 9-woltowe wydaje mi się, że najbardziej sensowne właśnie do sygnalizatorów. To jest pierwszy. Drugi wariant na trzy sygnalizatory, który myślę, że również cieszyć się będzie popularnością, bo jest sporo łowisk, gdzie na trzy wędki możemy łowić. No i wariant podstawowy na dwa sygnalizatory. Jeden z nich już tutaj założyłem na rozpłot i pokażę, jakie ma możliwości. Pierwsza rzecz, która od razu zwróciła moją uwagę, mianowicie po włączeniu sygnalizatora dźwignią na dole, zaświecą nam się na 2 sekundy diody tutaj w tym kółku. Ilość świecących diod pokazuje stan naładowania baterii. Rzecz niezwykle istotna, bo od razu widzimy, w jakim stopniu bateria jest naładowana, czy raczej w jakim stopniu jest zużyta. Mamy 4 pokrętła. Volume, oczywiście głośność, ustawiamy sobie w zakresie od 1 do 8. Następnie S, sensitivity, czyli czułość. Rzecz jak najbardziej potrzebna w sygnalizatorze. Ton, naturalnie również. No i wreszcie to, co we współczesnych sygnalizatorach zaczyna obowiązywać, w tych wyższej klasy. Mianowicie regulacja koloru diod. Już to nie są te czasy, kiedy musimy kupić 3 sygnalizatory, żeby każdy miał inny kolor diody, bo w jednym sygnalizatorze możemy ustawić tych kolorów kilka, takie jak będą nam odpowiadać. Mamy diodę białą, czerwoną, żółtą, niebieską, zieloną i purpurową. Zobaczmy teraz, jak wygląda sama sygnalizacja orania, bo to jest rzecz bardzo istotna. Mamy tutaj dwie diody na górze i zwróćmy uwagę również na te diody, które znajdują się tutaj w tym kole. Dwie rzeczy. Brania od brzegu mają inny dźwięk niż brania do brzegu. Jest inny ton, więc już po tym możemy rozpoznać rodzaj brania. Poza tym, kiedy mamy branie od brzegu, świecą nam się obie diody. Kiedy do brzegu, jedna z diod miga. Z tyłu sygnalizator ma dwa przyciski. Zwłaszcza ten lewy jest niezwykle ciekawy, dlatego że aktywuje się tym przyciskiem funkcję automatycznego wyciszania. Ważne, kiedy kładziemy wędki na statyw, na sygnalizator, wszystko nam piszczy, rusza się. Musimy wtedy wyłączyć sygnalizator, żeby nas szlak jasny nie trafił. Z drugiej strony mamy przycisk F. Jest to przycisk alarmu antykradzieżowego, też istotna rzecz. Do kompletu sygnalizatorów oczywiście jest centralka z dodaną smyczą na rękę. Oczywiście możemy sobie zmienić smycz na dłuższą, powiedzmy na szyję. Ta centralka może być również postawiona na stoliku. Pierwsze pytanie jest zawsze o zasięg centralki, no ale zasięg zależy od warunków terenowych. Tutaj podano, że około 200 metrów do 220 metrów zasięg właśnie jej wynosi. Ona posiada regulację głośności, posiada włączenie alarmu wibracyjnego. Mamy wibrację. Ja ją teraz wyłączę. Kolejny przycisk środkowy A to jest zapamiętywanie kodu. Dokładnie w instrukcji jest to opisane. No i wreszcie przycisk R. To jest ciekawa rzecz. Czasami zdarza nam się, że mamy delikatne branie. Jesteśmy gdzieś obok, przybiegamy. Diody już zgasły i nie wiemy, na której to było
wędce. Wystarczy wówczas wcisnąć przycisk R i zaświeci nam diodę odpowiadającą sygnalizatorowi, na którym właśnie było to branie. Pomysłowa sprawa. Sygnalizatory Neko F Pro o kilku zaawansowanych funkcjach, m.in. wizualnych, ale również niezwykle praktycznych, całkiem nowych, jak przycisk R na odbiorniku, który pokazuje, na której wędce przed chwilą było branie. Ciekawe pomysły.